Cześć, witam Was w kolejnym odcinku recenzji Redaka. Dzisiaj zajmiemy się ostatnią już z mojej aktualnej kolekcji puszką Kairu. Zapraszam! A więc tak wygląda nasza puszka. Logo Redakai, Meta Charge, Sky Routine, One Set. Góra. Tutaj od dołu. Z boku. Drugiego boku. Od spodu mamy The Ultimate Sky Routine. Tutaj mamy oczywiście zawartość naszej puszki. Ostrzeżenia i tego typu rzeczy, które raczej nikogo nie interesują, ponieważ nikt ich nie czyta. I teraz ja próbuję się dostać do środka, ale chyba nie obejdzie się bez jakiegoś ostrego narzędzia. W tym przypadku wezmę moje nożyczki. Ops, zarysowałam tą puszkę niestety. No ale dobra. Trudno. Mam jeszcze chyba cztery inne. Ta jest z Bruticonem. Złotym Bruticonem. Tak wygląda ten spód, Metanoid, Bruticon, więc otwórzmy naszą puszkę. Już jest pusta, więc ją tam odłóżmy. W środku mamy Bruticona. Od razu sprawdźmy, czy z tego powstanie jakiś obrazek. Faktycznie tworzy to jakąś całość, a przynajmniej tworzyłoby, gdyby nie to, że zgubiłam gdzieś Magnoxa i naprawdę nie wiem, gdzie on jest. Spróbuję go znaleźć, jeśli go znajdę, to po prostu zrobię Wam po prostu fotkę i pokażę, jak to wygląda w całości. W każdym razie wygląda to całkiem fajnie, szkoda tylko, że na każdym tutaj obrazku jest znaczek Stax. W każdym razie nie tracimy czasu, a zajrzyjmy do tutaj naszych paczek, które otrzymaliśmy. Pierwsza oczywiście przezroczysta. Tak to wygląda. Pierwszym atakiem jest Devastator. Naprawdę fajnie to się prezentuje. Dalej mamy Sprocketsa zielonego oraz złoty Magnox. No powiem Wam, że wygląda naprawdę przerażająco. Naprawdę mi się podoba. No i co? Znalazł się Magnox, ale to nie tego szukałam. Dobra. W każdym razie złota maszyna. Złoty potwór, także naprawdę fajnie. Dalej mamy dwie saszetki. Złoty Riptide oraz Silverbugs. Zacznijmy może tak, pomiąc wszystkie reguły świata, od Silverbugsa. Przód, tył. W środku jest 11 drive'ów, także będzie trochę do omawiania. Ok? A więc pierwszym atakiem, bo od ataków zaczynamy, jest Solar Wind. Atak mentalny. Dalej mamy Rabbit Rage. Chyba, no. Rain of Fire. Hallucinations, Wicked Spike, Force Sting, Asti Blow, Boomer, czerwony Metanoid, czerwony Magnox i zielony Sionis. Czyli zielona. Powiedzmy, że to ona. Więc zielona Sionis. No dobra. To była pierwsza paczka. Zajrzyjmy teraz do drugiej. W sumie żadnych rewelacji. Wszystkie powtórki. Ok. A więc bierzemy drugą tutaj paczkę. Pierwszy atak to Whipper Gas. Web Attack,
później Dizzy Fear, Choking Pog, Screaming Demon, Endless Stare, Supreme Uppercut, Koz, niebieski Warnet, fajnie, czerwony Sprockets i Riptide. Powiem wam, że naprawdę w tych puszkach żadnych rewelacji z X-Drive'ami nie ma, więc naprawdę polecam kupować gold paki, ponieważ w gold pakach jest wszystko. Więc ja chyba będę się uczyć na własnych błędach i następną rzeczą z Redaka, jaką kupię, będzie na pewno jakiś gold pack. A więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało, więc komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!